No więc zaczynamy tak troszkę nietypowo, ale dzisiaj rajza tematyczno. Wieje. No ale cóż. Wysiadamy. Miejsce myślę znane. Auto też. Rower zapakowany, dobra, wypakujemy się. Szkoła, tam już jest granica czesko. Ja oczywiście autem do Czech nie wjeżdżą. Myślę, że zainteresowani wiedzą z jakiego powodu. O, zapomniałem pedala naszmarować. Ale cóż, no. Ach, ten rozruch pierwszy. No dwa tygodnie bez rajzów, także trochę ciężko. Więc na początek taki mały rozruch. A generalnie rzecz biorąc, to powinienem dzisiaj być w swojej gminie w Czechowicach. Prowadzone są tam jakieś pomiary natężenia ruchu rowerowego. Tyle, że no oczywiście dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj. Także przepraszam bardzo, ale ja z dnia na dzień swoich planów zmieniać nie będę. A skoro urząd takie wiadomości podaje za późno, no to niestety tak to wygląda. Tak, no to wjeżdżam już na prusko-austriacką granicę i zaczynamy. Widzę już jeden słupek, wielokrotnie pokazywany. 25 tam, bodajże w ogrodzie był kiedyś drugi. Trudno powiedzieć, co to za numer, ale jest. 23, czy jakoś tak. Tutaj powinien być pośredni po lewej stronie. I takowy oczywiście jest. Bity trochę, ale jest. Inne powinny być tu przy drodze. Czy są? Ponoć, że są, bo zresztą ja tu wtedy był, ja je widział. Myślę, że są. Te jasne brzuski. Ach, nie wyda się zagłębiał w szczegóły, ale powinien tutaj być. Jest, zginął. No my. Szczylo mi ta pendala, szczylo. To dzisiaj na tym nie będzie. Tak, no to oficjalnie. Witamy wszystkich na kolejnej rajzie. Ekspedycja granicy prusko-austriackiej oficjalnie rozpoczęto. Zaczynamy. Jest peglarysowy. No jest, musi być. Wielkich kilometrów dzisiaj nie będzie, bo dzisiaj już tematyka prusko-austriacka, a więc sprawa się koncentruje na historii, a nie na rowerowaniu.
No to tutaj był ten pupek, o którym Wech tak dość dosadnie powiedział. To jest pupek lariszowy w tej chwili. Tu były dwa. Ja tutaj wtedy Wech właśnie wkopywał ten pupek. No dziura jest widoczna, że ktoś go wyciągnął ewidentnie. Tu była 30 słupek, prusko-austriacki. Tam już mamy skrzyżowanie tych leśnych dróg. Tam jest słupek oparty o drzewo prusko-austriacki 31. Jego nikt nie wziął, bo on jest trochę pokieresowany. A tamten już znalazł nowego właściciela. Jeżeli ktoś znalazł tego słupka tamtego, tej 30, w ogóle jak ktoś znalazł tych słupków, no to niech mi doznać w komentarzach. Być może wnerwił się niepotrzebnie, bo może ktoś wylądował w jakimś muzeum, bo był dość dobrze zachowany. Idę jeszcze tu obejrzeć, może go gdzieś wyciepali, ale niestety nie, on najprawdopodobniej został wzięty i już tutaj nie wróci. Szkoda. Tak, jestem na starej granicy. Słuchajcie, byłem tutaj w czerwcu bodajże, w każdym razie w lecie. Tutaj były dwa słupki. Był słupek jeszcze prusko-austriacki, bodajże 30. Niestety, mimo tego, że już wtedy były obydwa te słupki tutaj wykopane, prusko-austriacki i ten lariszowy, sprawa wygląda tak, że jego tu z powrotem wkopał. Zresztą widać, że tu coś jeszcze było, bo było. Ale gdzieś się zbyło niestety. I mamy dowód na to, że kradną te słupki. Więc szanowny złodzieju, niech ci ręce uschną i wara od tego, ty gnoju złodziejski, no bo tak się muszę ostro wyrazić, nie widzę go tutaj. Został prawdopodobnie załadowany na jakiś duży pojazd, no bo raczej ktoś by tego nie wyniósł ręcznie i po prostu jego funkcja się zmieniła. Być może gdzieś jest w jakimś ogrodzie, a może u tych państwa tam, co ten słupek w ogrodzie, możliwe. No to jeżeli tam by był, to jeszcze pół biedy. Bo można by było z tego zrobić jakieś muzeum. Natomiast no, zostają tylko i wyłącznie słupki lariszowe. A tu były dwa. Tu był i lariszów, i prusko-austriacki. Niestety nie ma prusko-austriackiego. Hańba, wstyd i dziadostwo. One tu były wtedy pod tym drzewem, obydwa. Były wykopane. Jo je tu obydwa wkopał. Ten jest, tego drugiego nie ma. Taki pochylony słupek 32. 30%. Jest. Jeszcze go nie ukradli. Złodzieje. Jeszcze go nie ukradli. Jest taka granica prusko-austriacko, wchodzi na granicę polsko-czeską. No i cóż, no, stwierdziłem, że tamtego jednego słupka nie ma. Jademy dalej. 6%. Już wtedy, tego 20 czerwca, jakże tu był, stwierdziłem też, że ukradli te biało-czerwone słupki. Pytanie jest tylko takie, czy ten słupek w Moszczynicy, który jest,
nadal się tam znajduje. Tutaj jest granicznik normalny. Gdzieś tu jeszcze był Laris obok niego. Ale to chyba jeszcze nie to miejsce. W następnym. Pewnie tego Larisa ktoś już zlikwidował, tak myślę. Jestem niemal pewny, że ten słupek Larisowy nie istnieje. A ja go tu wtedy postawił. Co ciekawe, nie ma nawet granicznika państwowego. Co tu jest w ogóle grane? Tutaj się skupy graniczne straciły. Teraz powinny być graniczniki czeskie. I co jest grane? Albo już źle zjechał? Nie, jest tam. Jest granicznik, ale Larisa pewnie już nie. No to zguba się na szczęście znalazła. Ja po prostu pomylił słupki. Nie przy tym słupku to było. Tutaj mnie to troszkę zdziwiło, to, że tu jest wycięte. Ale jest tutaj ten Larisa. Jest, jest. Tak. Jest. Zgadza się. To jest dobra informacja. Tak, no to roba tu troszkę skręcił od granicy, od tego słupka rogowego. Myślałem, że tutaj zajadę. Tam się okazuje, że tam jakieś graniczniki były, ale taki oddziałek. Nic dla mnie nie jest to istotne. Ale tu jest coś istotnego. Co to jest? Tu jest jakiś kamień. Ten kamień ma ślady biało-czerwone. Tu jest ten słup rogowy, ale byłby się teraz rypał do bajora. I tutaj jest pojeżdżony autami. Tam w Samhany jest skryty ten były słup graniczny prusko-austriacki. Słupek rogowy, ale nie powiem wam jaki numer. Napiszcie go, dziady ukradły. O kurde, tu idę bajoru. Jeszcze wrypał błoto. Nie wiem właśnie, kto to tu coś poznaczył. Nie widzę tu żadnego słupka. Prawdopodobnie ktoś zaznaczył, że to bajoro jest, albo... Oznaczone, ale dobra, nie niszczymy tego, zostawimy tak jak to jest. Idziemy dalej szukać. No to znalezisko mnie cieszy, ale to złodziejstwo mnie już nie cieszy. Jest po stronie czeski. Słupków nie widać, ani nie słychać. Wielka szkoda. Mokro. Trzeba uważać. Trzeba się przedzierać przez krzoki. Na szczęście te już są zredukowane. Mamy 7 listopada, czyli generalnie rzecz biorąc rocznica rewolucji październikowej, tak, wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Po stronie czeskiej też obchodzone to było. Wtedy też oczywiście Czechosłowacja, ale jestem w miejscu, tutaj ukradli też słupki na granicy polsko-czeskiej. Jest tylko Lariszowy słupek,
Zaraz wam go pokażę. Tutaj krzypowce on tu był. Jest tutaj graniczny. I tu był taki biało-czerwony. On był rozsłonowany, jest i kolarisz. A tutaj oto drzewo, tutaj oto oparty był taki dość duży słupek. Też kajs wyparował, zresztą 20 czerwca, jakże tu był, to już go nie było. Więc w okresie od jesieni 2020 do 20 czerwca 2021 słupek dostał nóg i trudno powiedzieć, kto on jest. Sądząc po tym, co się stało tam wcześniej, już wtedy tamten był wykopany, ten plusko austriacki, śmiem twierdzić, że zrobiły to te same osoby. Trudno mi w to uwierzyć, żeby to była straż graniczna. Szukam. No właściwie w Czechach to się niczego nie szuka, ale no raz, że te kamienie rozczłonkowane jednak są wzięte, to trochę mi to dziwne z drugiej strony, że zostało to usunięte przez straż graniczną. Może i tak, no ale bardziej jestem w stanie stwierdzić, że zostało to skradzione po prostu. On tu był wtedy oparty. Ja 20 czerwca też tu był. Już go tu nie było. Zresztą za chwilę był następny, też go nie ma z pewnością. Więc sprawa jest taka, że ja tu wtedy powiedziałem, że tu wrócę jesienią. I dzisiaj jest taraj za powrotno. I nie ma. Jakby go znaszał, to oczywiście odpolę kamerę i pokażę. Tak, słuchajcie, no to gadałem tutaj z takimi ludziami. Oni się mnie pytali o parking w kierunku Ruptawy. Ale no niestety też spytałem się na temat tych słupków tutaj, co tu były. Państwo nic nie wiedzą. Pewnie coś słupki były warte i gdzieś je gwizdli. No niestety, słupek dostał nóg, roba szuko, nic z tego nie ma. Pewnie niestety został, raczej na pewno został gdzieś zabrany. Czy straż graniczna, czy jakiś pseudokolekcjoner. Trudno mi w ogóle stwierdzić. Chamstwo i nic więcej. Larisze są, rusko-austriackich nie ma. Tak, no to tutaj w tej okolicy też były słupki. Ciekawią mnie te rury tutaj wystające, takie plastikowe. On ich tu je dość sporo. Były tutaj słupki. Tutaj był jeden oparty rok temu. Chodziłeś tutaj całą tą okolicę, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Niestety słupków nie ma. Szlak by to jasny trafił. No ale co zrobimy? Francowate złodzieje. Już wiem, co to są za rurki i flaszki. To są graniczniki geodezyjne. Jest kamień graniczny, także wyjaśniło się. Mam nadzieję, że oczywiście nie popsuje się mi pogoda, bo coś się zaczyna
umrzeć. A ja w tej chwili nadal jestem w tym lesie. Odjechałem trochę od granicy, bo szef zobaczył, że tu jest jakaś droga. W sensie wyjeżdżone. Tak jak tu. Być może znajdę tu jakieś artefakty. Chociaż bardzo w to wątpię. A dróżka. A tam idzie dróżka. Ta tutaj skręca. Prawdopodobnie do jakiejś drogi. Może w oddali jest chałupa. Może tu jakieś kamienie też wydą. Podjadę tu kawałek. No, jest przypopka. Ale to też tamta już idzie. Dali skręco. Dobra. Są kolory, są, jest jesień, tak, musi być. Wylająco pedała też musi być. Pędala, właśnie. Widzicie, tam jest chałupa, a więc tam musi być jakaś woda. Tam musi być jakaś cywilizacja. Zajadę tym chodniczkiem. Te flaszki to są znaki geodezyjne. Leży spotką. Rozglądam się za jakimiś słupkami tutaj. Nic nie widzę, nic nie stwierdzę. Teraz się też dojechał. I stwierdzę, że ja to już był. Deja vu. Jak to wygląda. No wyjechałem na granicę. Państwowo. Polsko-czeski. A więc fajnie. Aha. Ja wyjechałem na rogu tej granicy. Tam ten coś zaznaczał. I teoretycznie mógłby opuścić jazdę tą granicą. Ale tego nie zrobię. Hej, ten czy tak jest? Pewnie, że jest. Leży tutaj pod drzewem. Że spoko. Jest teraz ci farby mu. Także potem też go poznam. Dobrze. No to déjà vu nastąpiło. Chyba się nieoczekiwanie wrócił. Stwierdzę, że te badyle to pewnie też jakąś granicę wyznaczają w tej. Tak, no to słuchajcie, zajrzech jest w tym samym miejscu. Zajrzech skręcał. No i graniczników jak nie było, tak nie ma. Spotkałem takiego jednego rowerzystę, który tutaj się będzie tutaj zbudować. Pozdrawiamy pana. Zareklamowałem mu oczywiście mój kanał na YouTube. To co mam napisane na kasku Roba25 wystarczy wpisać i można oglądać. No tutaj nie stwierdzam trupów. Jadę dawnym pasem drogi granicznej. Niedaleko jest koliba na końcu świata. W ogóle to było ciężko z tymi słupami, bo kurde. Ale tu też jest. Ale to jest zwykły granicznik. Nie, to nie jest granicznik. Pozostało po jakimś płocie. Ale tu nie stwierdzę tych słupów jakich. Jestem obecny tylko.
dojadę se już wzdłuż tej granicy, no, napotyką te współczesne, a zarazem stare graniczniki, takie jak ten, pośrednie. Nie filmuję tego za bardzo, bo stwierdził, że jak po prostu pokorzę coś nowego, to wtedy to będzie, ale odsyłam do poprzednich filmów z polsko-austriackiej granicy, a zwłaszcza od tego, który mi w tym rejonie tutaj siedzisko puściło rowerowe, czyli ZIC. Jechałem bez siedziska, także odsyłam do tego filmu. Mam nadzieję, że uda się mi dojechać do tego rogowego słupka, tak my wtedy skończyli, a może nawet dali. Bo dzisiaj to z początku trochę wolno idzie, ale teraz już przyspieszyło, bo zagodołem się z rowerzystami. No to mamy artefakt, ale ja już tu był rok temu. Słupek oparty o pień miał być. I rzeczywiście tak jest. A więc mamy go. Potwierdzam, jest. Tak, mamy kolejny artefakt. Słuchajcie, oczywiście na tym poprzednim filmie jest ten słupek, ja go wtedy wyciągnął z bajora, ale wtedy nie widziałem tego, co na nim jest, mianowicie ślady szlifowania wyraźne, zaszlifowali U z dwoma kropkami i widoczne jest CS, czyli jeszcze po Czechosłowacji. Ja go tu wtedy oparł, bo to są pozostałości po płocie, bo tu już są chałupy dali i on tu jest przy tym słupku i niech tutaj będzie i niech go żadna menda nie weźmie. Przed chwilą były wojoki, wyobraźcie sobie, ale mnie nie widzieli. Bo generalnie rzecz biorąc powinienem mieć test na COVID-a zrobiony. Przypominam, że poruszamy się już po granicy polsko-czeskiej, a więc z lewej Czechy, czyli na niej Austria, z prawej Polska, na niej Prusy. Granica jest praktycznie w tym samym miejscu. Minąłem jeden z głównych słupków. Ale tutaj żadnych artefaktów prusko-austriackich nie dostrzegłem. A szkoda, ja że nie dożmy przez te granice przejeżdżał. Ciepło jest, myślę, że mi będzie dzisiaj zima. Dzisiaj jest ciepły jak wczoraj. Mamy prusko-austriacki, a jednak jest pozostałość, jest artefakt. Oczywiście, nie da się ukryć. Tak, półokrągły słupek. I jest to słupek prusko-austriacki. Bez dwóch zdań. No właśnie, jest słupek prusko-austriacki. Tak, służył jako granica polsko-czesko. Ale to jest prusko-austriacki. Tak, to jest prusko-austriacki słupek. Widoczne jeszcze jest pruskie P. Tutaj był nadruk polskiego P. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo Prusy, Polska to przecież ta sama litera. Zobaczcie, tu nie jest zeszlifowane to P. Zresztą ile tutaj jest tego kamienia, tego postumentu, a tu wyraźnie jest wgłębienie to P pruskie, tutaj to czarne to było polskie P, no a ze strony czeski sprawa się ma trochę inaczej, bo tutaj wyraźnie widać, że jest więcej to zeszlifowane. Tu na tych starych słupkach jest O z dwoma kropkami, to jest tutaj zeszlifowane, to O z dwoma kropkami i było tutaj C czeskie, wcześniej pewnie czechosłowackie.
I tutaj wyraźnie widać na tym postumencie, że jest więcej zeszlifowane. Czyli zeszlifowali to O z dwoma kropkami i zrobili czeskie C wymalowane po prostu, żeby nie było śladów po Austrii. Tutaj też jakieś dziury są takie dziwne, same się na pewno nie zrobiły, ale to jest ewidentnie stary słupek prusko-austriacki, no bo po tym postumencie idzie to poznać. Zresztą tutaj jest obecny granicznik, ta sama numeracja i zupełnie inna struktura tego kamienia. Tak, mamy niewątpliwie pozostałość starego granicznika. Ja tu był, już wtedy cima było i powiedziałem wtedy, że muszę tutaj przyjechać i to sprawdzić. Dzisiaj jest ten dzień. Zaraz go spróbuję podnieść i zobaczymy, co to jest dokładnie. Moim zdaniem stary słupek. Tak, jego podniósł, obróciłem go, zobaczcie. Struktura tutaj jest taka, że on jest wyszlifowany. To jest wyszlifowane, ale to jest kamień, ewidentnie. On jest tutaj uleciany, tam jest dalsza część, nie będę tego już ruszać za bardzo. Potężny kamień, znaleziony tuż na samej granicy. Więc nie uległo wątpliwości, że ten kamień jest jednym z pośrednich słupków. Moim zdaniem jest to słupek pośredni, taki ten podłużny, ten prostokątny. I on ma aż taki duży ten postument. Tu prawdopodobnie był oszlifowany, tu w tym miejscu, tu oszlifowany, tu był to jakby czubek tego słupa. Widać zresztą, o, tu z tej strony jest mech, tu widać, że jest oszlifowane, jest taki tak jakby postument, tu prawdopodobnie był jakiś numer i to jest niewątpliwie stary kamień, bardzo stary. Jak widzicie, on się sypie już, ten kamień, więc zostawimy go tu w spokoju. Nie wiem, co tu jest. Niech go żadna świnia stąd nie weźmie. Ja go tu oprę o to drzewo. Niech on jest widoczny. A tu jest takie raczej mało uczęszczane miejsce. Tam gdzieś troszkę odchodzi jakiś wał, tam jest. Ale myślę, że nic się mu nie powinno tutaj stać. Słychać tutaj główną drogę. A więc... no cóż, wyjaśnił się problem. Tak, to jest kamień graniczny. Jedziemy dalej do miejsca, kiedy skończyły się eksploracje w roku 2020, czyli do takiego słupa rogowego, który był na pruskiej mapie oznaczony jako 30. A więc fajna sprawa. No, ten tu mamy oczywiście stary słupek. Tak, to jest ewidentnie stary, pośredni. Numery oczywiście mu zatarte, stare. Teraz jest dość fest z górki. A coś tu leży. No, to jest drzewo ścięte. Tylko dla uzależnienia drogi granicznej. Tu mamy kolejny stary słupek. Tak jest, oczywiście, że jest kolejny stary słupek. Prusko-austriacki, wykorzystywany jako słupek. Tych słupków jest tutaj naprawdę sporo. Ludzie na horyzoncie, czy nie? No, mamy tutaj dość strumy zjazd. Ale nie będziemy zjeżdżać, bo się ślizgamy pod kierunkami. Nie, na liściach jadymy.
Zobaczcie, jak grzech podjechał na liściach, więc nie ma szans. Skrudzony. Dobrze, że nie ma mokro, że jest sucho. Widzę kolejne słupki. Z kolejnego miejsca przy słupku 147/13. Czyli niedaleko tej starej 30. Słuchajcie, tutaj grzech wtedy, jak grzech tu był, znalazł i sfotografował, że tu coś wystaje, nie? Faktycznie. Dzisiaj grzech to odkopał. Okazuje się to, że to jest po prostu zwykły kamień. No ale ten słupek tutaj wygląda na nowy. Więc moje podejrzenia były takie, że prawdopodobnie jakiś stary tutaj będzie. A to był tylko kamień. Tak, no to trochę tutaj poeksplorujemy. Wtedy jak my tu byli, nie udało nam się sforsować tej rzeczki. Dzisiaj się mi to udało. A więc granica idzie tu. I tam na rogu jest staro-prusko-austriacko-30 słupek. No, w tym miejscu my ta eksploracja zeszłoroczną skończyli z tym moim urwanym siedziskiem. Dzisiaj nic nie ma urwane, na szczęście. Prusko-austriacko-30, że znaszeł, ja jest po polskiej stronie, czyli po stronie Pruski. Przypopka jest granicą. Podobno nazywa się Szotkówka. Trochę mnie to dziwi, no ale nie będę się tutaj z nikim wadził. No to to jest ta prusko-austriacko-30. Może się mi ją uda pokazać. A może i nie. W każdym razie widać, że jest oszlifowany. Jest postument widoczny. Oczywiście tutaj mamy taką sytuację, że to są obecne granice, obecne znaki graniczne i ich w żadnym stopniu ruszać nie możemy. W zasadzie nie powinienem ich nawet filmować. Ale to jest właśnie ten rogowy, ta 30. Czemu rogowy? Widzicie, jak przebiegła bowiem granica. A więc tutaj ją mam mobilniok i rękę na terenie czeskim, a stoję w Polsce. No. A tę rzeczkę żech sforsował przez ta żerć, co tam jest, przez ta brzuska, tam mi się udało przeleć. Także jest, jest ta 30 staro, prusko i dobrze, niech jest. I ona jest dokładnie, myślę, że się mi uda wam pokazać. Na starej pruskiej mapie oczywiście. To jest dokładnie to miejsce. Tej, ale mu czysto rynka, nie? Może kopał. Jest ta 30. Tutaj to jest ten słupek. No to mamy bez dwóch zdań. Pierwszy od tej 30 starej pruski, kamień prusko-austriacki, pośredni, prostokąt. Widoczne tutaj są skute numery. Ale zobaczcie, kaj ta farba odchodzi. Jest dokładnie ta sama struktura, którą mają te prusko austriackie, tak jest, nie uległo żadnych wątpliwości, to jest kamień prusko-austriacki. Jest nawet postument taki, ewidentnie jest to ten kamień, a tam już są chyba gołkowice. Dali rzech jest, 148/8 słupek, już w rejonie gołkowic. Jakieś groble tutaj są, kurcze. Widzicie? Pewnie jakieś tu stawy były. I to w tym lesie pełno tu jest grobli. I te krzypopki też, że przelos przez grobla. Te krzypopki są poprzegradzane tymi groblami. Mamy zaś granica. Ona troszkę tutaj skręca. Ciekawe, wejdę, będzie jasno. Nawet zajdzie staw. Kurczę. Widać, że część tych grobli jest tutaj
wykorzystywane, byleby się nie wrypał do tego stawu w tej. Teraz. Granica idzie tak jak jo. Zobaczcie, albo to są szkody górnicze. A nie, tam są widzicie, rurka jest, wał, pidło. Może to też deszcz? Ziemizdo. Chyba deszcz, kurde. Tego co byś nie chciał. Niby coś tam głosili, że po południu ma coś być. Tam jest z prawej strony widoczne pozostałości po płocie granicznym. Ten słupek jest nowy. Starego tutaj nie widzę. No nie dobrze, coś i kropki, no. A ja mam tylko 10 km. Ale dzisiaj wartość historyczna jest bardziej cenna niż kilometry. Te będą prawdopodobnie 11 listopada. Druga strona medalu jest też taka, że... Jo. O, zaraz mamy słupek. Ale to są wszystko współczesne, nowe słupki. Elegancki. Starych nie widać tu w okolicy. Że ja mam 2 tygodnie przerwy w rajzowaniu. Oczywiście tym niedzielnym rajzowaniu. Z tego względu, że tydzień temu było w poniedziałek, co prawda, Wszystkich Świętych, ale już w niedzielę jeździł po cmentarzach. Autem niestety. Kurde, to są wszystko nowe słupki. Starych nie ma. By to cholera wzięła. Zaś mamy jakiś stow. Autem też jeździł już w niedzielę po cmentarzach, żeby się nie kumulowało wszystko w poniedziałek. A generalnie rzecz biorąc, za Wszystkich Świętych nigdy na kole nie jeżdżym. To wszystko są nowe słupki. Prawdopodobnie stare kajś zniknęły. Jedyna granica jest przy stawie. Ale jak stara granica tak szła, to i nowo tak idzie. No. Prawdopodobnie stare słupki się kajś zapadły. No generalnie rzecz biorąc, teren tutaj mamy trochę podmokły. Gdzie się też tu zapadą. Kurde, z tym deszczem to mnie tu nie za bardzo szczęśliwie. Zaczyna padać faktycznie. No, tu mamy starszy słupek, ale też współczesny. Widzicie to? No deszcz. Ewidentnie. Tam się jaśni, także może będzie lepiej. Ale tam jest całe zamroczone. Zestaw dla strudzonego turysty. I co to tu jest? O. Zestaw dla strudzonego turysty. Można sołogin zapoić. Pingwin jakiś tu jest. O. No, na tym pomoc można być. Nie zawali się to podobnie. Będą na dość dobre. Ja. Czysta woda tu jakości zaba. O ciepieru. Nie no. Tu się jakości kobieta kumpie. W dodatku sago. No nie no. Na samej granicy takie pornografie. A, ten pingwin mokran.
Słuchajcie, pingwin Mokran. Mam tu też jakieś dołki porobione. Ty, ale z tego kranu jakoś i woda leci. On jest chyba pełny wody. Mogłoby nic nie padać. No fajne miejsce zaznaczył. Mam tak, że jest ten sklep kolar. No tutaj na rogu płotu mamy jakiś słupek, ale to jest geodezyjny. Betonowy, granice widać tam. Tam wzdłuż tego płotu. Pomału będziemy kończyć ta eksploracja, bo się zacznie z nich deszcz przestał padać. Tak, są same groble tutaj w sumie jakieś mokradła. Mamy dopiero teraz stary słupek. Rusko-austriacki. Tam w większości wszystko są nowe. Też już jest trochę cima. Ja będę musiał tutaj powtórzyć ta eksploracja od tej 30. Dzisiaj już tak wstępnie tutaj rzech jest. Oczywiście myślę, że nawet jest widać, jak było skuwane. Także super. Rower jest w Polsce. Tu po prawej są te chałupy, są w Polsce. Polski pies się nam nie zda. Mamy kamień prusko-austriacki, pośredni, prostokątny, przy jakiejś przypopce. Tu jest, mam nadzieję, że jest współczesny kamień, a ja jakoś tę przypopkę będę musiał sforsować. I no jak? Myślę, że dojdę do tych dwóch dróg i potem już skończymy. Może się jeszcze na Harwina przejada i idę oko do Matkowic. Tutaj idę takim wąwozem. Trochę zboczył z drugi, ale mamy tutaj granicznik prusko-austriacki. Poświecimy, bo sam już światło trzeba. Tak. Jak widzicie, jest to prusko-austriacki granicznik. Nawet ten postument tu ma tak dość fest skuty. To jest oczywiście słupek pośredni. Tam nie widziałem żadnego, więc tak godem. Ta eksploracja na tym odcinku żaba. Na tym odcinku trzeba będzie po prostu powtórzyć. Tak, no to przy słupie i granica zatacza takie dziwne może klin. O, tutaj Czechy są na północ od Polski, ta droga jest w Polsce, tam te drzewa są, te strumy po lewej stronie są w Czechach. Tak oto śmieszna sytuacja. W tym miejscu kończymy eksplorację starej granicy. No i jaką mamy opcja, mianowicie która jest godzina. Jak tak koło 8 stąd wyjada, to też nie będzie źle. Czy 7, 8, mamy 2 godziny czasu, a więc możemy się tutaj iść pokręcić. Tylko że po cimoku to tak jeździ też nie za bardzo. Ale zobaczymy. Jeśli ktoś nie interesuje się moimi rajzami, a eksploracją granicy, no to w tym momencie już kończymy. Ale Jose, jeszcze muszę przejechać przez Czechy. Nie mam certyfikatu, więc będziemy musieli jakoś to improwizować. Bo żeby dojechać do auta, to musiałbym przez Czechy przejechać. Więc no generalnie rzecz biorąc, przez Moszczynica musiałbym to objechać z trzech stron, a nie za bardzo mi się to chce. Sprawa też jest taka, że jutro idę o 4 rano do roboty. Dzisiaj jest 7 listopada, święto rewolucji październikowej. Kiedyś, dawne, zniesione. No właśnie, ale 7 listopada, a tu rewolucja październikowa, coś tu nie tak, nie? A no właśnie, że sprawa dotyczy kalendarza. Że kalendarz rosyjski jest nieco
opóźniony w stosunku do naszego. 9 sekundy. Tak, już w tej chwili przecinam się. Kolejnie rozpuszcza austriacka granica, a i słupków przybyło. A teraz już nic nie przejedzie. 4%. Haha. A więc nie ma szans, żeby tu kto autem przejechał teraz. A ostatnio się tak ciśli, nie? Wstrętne Halloweeny. Ludziom to już do obawienia. Karwina w Pocimoku. W Marklowicach Dolnych jeszcze. Teraz trochę tak się obawiam, bo mogła być kontrola tutaj na granicy. Marklowic Górnych. Teraz jadę w kierunku tej szkoły, fajne auto. No i cóż, jako ta rajza bywa, niespodzianki, bruska austriacka granica, ale ogólnie rzecz biorąc fajnie. Nie ma tutaj jakichś super wyniku pod względem kilometrów. Kończymy te dzisiejsze rajzowani, a w tym dala szczylo. Zamykamy pętla. Auto stoi. Nikt go tutaj nie wziął. O, to by się znerwował. No i co? I do zaś. Myślę, że 11 listopada chyba. Rajza niepodległości. Dobra. Dotarłem. Trzymajcie się i do zasięgu.